Państwu teraz założenie cewnika do pęcherza moczowego. Jest to zabieg aseptyczny, więc musimy tutaj używać rękawiczek i białowego zestawu. Identyfikacja pacjenta, intymność, o czym już nie musimy mówić, ale również pacjent powinien być podmyty. Czyli jeżeli pacjent jest chodzący, polecamy pacjentowi, żeby poszedł do łazienki i się umył. Jeżeli pacjent jest leżący, leżącą osobą pacjentka, musimy ją podmyć w łóżku. Zakładamy, że pacjentka już jest podmyta pod pupę, żeby było łatwiej nam założyć cewnik i pacjentce wygodniej, podkładamy ręcznik. Tak przygotowana pacjentka, oczywiście cały czas dbamy o intymność, robimy budkę z koca i mamy przygotowany zestaw. Zestaw, który mamy przygotowany do cewnikowania pęcherza moczowego, możemy wykorzystać cały, czyli wyrzucamy zestaw, a pojemnik, czyli to opakowanie, które był zestaw, również możemy użyć jako pojemnik jałowy. Zmieniam rękawiczki. I jak już mam założone jałowe rękawiczki, mogę tutaj sobie w zestawie poukładać. Wrzucam do jałowego pojemnika gaziki, które będą nam potrzebne do dezynfekcji i umycia krocza. Pobieram wodę dystylowaną, nabieram do strzykawki. Ja w tym czasie mogę zdezynfekować płynem dezynfekcyjnym gaziki polewając. Na początek oblewam ujście środka dezynfekcyjnego i mogę teraz polać jałowe gaziki do dezynfekcji krocza. Mam przygotowany środek, który nam zabezpieczy balonik, czyli wodę dystylowaną. Tu w takim opakowaniu mam środek, taki żel poślizgowy, ale również znieczulający cewkę moczową. Wycisnąć można na jałowy gazik, żeby posmarować końcówkę cewnika. To jest środek jednocześnie znieczulający. I teraz przystępuję do mycia krocza. Mam jałową pęsetę i myję krocze. Pielęgniarka przytrzymuje, czy też rozwiera wargi sromowe pacjentki. Myję z góry w stronę odbytu. Jednym ruchem myję wargi sromowe z jednej strony, z drugiej dezynfekuję i wyrzucam. I wyrzucam z góry na dół. Wargi sromowe mniejsze w tej chwili i na koniec, sama cewka, ujście cewki moczowej. Aż po sam odbyt i wyrzucam. Odrzucam pęsetę, bo będzie mi już niepotrzebna. Mam jałową serwetę. Zabezpieczam pacjenta. Ja w tym czasie przygotowuję, otwieram, żeby podać jałowy cewnik. Cewnik jałowy, oprócz tego głównego zabezpieczenia opatrunku, ma jeszcze takie foliowe zabezpieczenie, które jest troszeczkę takie ponacinane, perforowane i można w sposób taki zdecydowany jednym ruchem pociągnąć i cewnik będzie otwarty.
cewnik zakładając, robimy taką pętelkę, żeby dobrze trzymało nam się i sprawnie nam wychodzi. Zabezpieczamy końcówkę cewnika. Żeby mocz nie wypłynął w momencie, kiedy... Ten żel, który wcześniej przygotowałam sobie na gaziku jałowym, można rozprowadzić bardzo ładnie. Robię pętelkę i w odległości 3-4 cm trzymając cewnik, odrozchylam wargi sromowe i do cewki moczowej, czyli ujście górne, wkładam, też można takim lekko obrotowym ruchem, wkładamy pomalutku cewnik. Powinniśmy już być i sprawdzamy, czy jesteśmy w pęcherzu moczowym. Jesteśmy, bo mocz nam wycieka. Możemy teraz zabezpieczyć już nie peanem, a korkiem na mocz. Zabezpieczamy. Luzujemy pean i podajemy około 15 cm. Ruchem zdecydowanym podajemy około 15 cm wody dystylowanej. Jest zabezpieczony, lekko wysuwamy do momentu, jak poczujemy opór. Nie ciągniemy, jesteśmy w pęcherzu moczowym. Już mamy wszystko wykonane. Możemy pacjenta uwolnić. Zabezpieczamy jeszcze, możemy zabezpieczyć wewnętrzną część uda plasterkiem. Sprawdzamy, czy worek jest szczelny, czy nam nie przecieka. I tak wykonaną czynność musimy tutaj pacjentowi powiesić ten worek na takich wieszaczkach. Wieszamy, zabezpieczamy. Zabezpieczamy w taki sposób i wieszamy przy łóżku pacjenta. Oczywiście tę czynność musimy udokumentować w dokumentacji pielęgniarskiej. Data, godzina, rozmiar cewnika, z jakiego powodu był założony cewnik i oczywiście podpis pielęgniarki.